lubię rzeczy, które mają duszę, a szkło ma duszę i hutnik, który to szkło robi, to musi troszeczkę tej duszy od siebie przez tą cienką, długą rurkę wdmuchnąć to szkło. Wtedy ono zaczyna żyć. Ma ten blask w cudzysłowie. W wieku 4 lat już wydmuchałem gdzieś tam przy ojcu swoją pierwszą bańkę. No i to szkło zaczęło grać. Zamiast chodzić do piaskownicy, stawiać babki, to chodziłem nad rzekę. I te potłuczone szkło, które było z huty jeszcze przedwojennej i powojennej, ustawiałem sobie na kamieniach. Te piękne refleksy, które to oddawało w blasku słońca nad tą naszą piękną rzeką. A co robię? Robię takie szkło, które się nazywa szkłem mille fiori, mille jak tysiąc, fiori jak kwiaty. To jest najtrudniejsza technika, jeżeli chodzi o szkło. Dlaczego ta technika? To jest takie moje wyzwanie życiowe, dlatego że ja uczęszczałem do szkoły rzemiosł artystycznych, ale w związku z tym, że nas była 8 w domu, no to no nie wszyscy mogli się wyedukować gdzieś tam wyżej, po prostu brakło na to pieniędzy. Ale ja z tym moim szklarskim zacięciem i z tą szkołą rzemiosł artystycznych postanowiłem pokazać, że bez dyplomu można też coś zrobić. I zająłem się tą najtrudniejszą techniką w szkle, której w Polsce na ówczesny dzień nie robił nikt. Jestem pierwszy, który w Polsce to robi po wojnie. Nie było nauczyciela, który mógłby to pokazać. Robią taką technikę we Włoszech oczywiście. Trzeba pracować długo, włożyć w to bardzo dużo energii, bardzo dużo wiedzy. Ja uczyłem się tej techniki ponad 6 lat. Sam dla siebie studiowałem technologię, gdzie nikt nie był mi w stanie pomóc, nawet na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Mojego ojca uczyli jeszcze starzy majstrowie niemieccy. I ja chodziłem do tej starej huty, gdzie pracowało to powojenne pokolenie huty Józefina, co było zupełnie coś innego. Kiedy przechodziłem przez bramę huty, te główne drzwi, wielkie wrota i ten zapach spalonego drewna, ludzkiego potu, tych jeszcze spalin, i to wszystko dawało tak specyficzny zapach. I teraz młodzi ludzie, jak nieraz przyjdą do huty, ja pracuję w dalszym ciągu w zawodzie, zatykają nas i mówią, że śmierdzi. Tak właśnie smakuje chleb. To jest zapach chleba dla mnie. Wszyscy hutnicy to była jedna wielka rodzina. Tam nie było ludzi obcych. Ja z reguły chodziłem na 10 godzinę, żeby ojcu zanieść śniadanie, więc w jednej ręce się dźwigało bańkę z herbatą, w drugiej ręce pod pachą chleb z kiełbasą. I mama wiedziała, że ja nie zginę na drodze do huty, ani nie zginę w hucie, bo nikt mi tam nie zrobi krzywdy, ani nic mi się tam złego nie wydarzy. I ta atmosfera, ona była długo, aż do początku lat 80., a potem niestety gdzieś to wszystko prysło razem z zmianą naszego ustroju. Aktualnie pracuję w hucie Julia w Piechowicach. Tutaj w Szklarskiej Porębie posiadam swoją pracownię.
która znajduje się przy budynku Ars Sudetica, gdzie zostałem zaproszony przez panią dyrektor Małgorzatę Richter-Urbańską. Poczułem potencjał tego miejsca. Otworzyłem te drzwi, które są za panią i zobaczyłem szrenicę, bo to była piękna, złota polska jesień. Drzewa troszeczkę poopadały. No i takie jakieś ciepło tego miejsca. No i tak jest do dzisiaj. Wszystkie rzeczy, które się tu znajdują, mają swoją historię i są bliskie mojemu sercu, począwszy tutaj od okien, które są wyczyszczone, drzwi, których nie było, które robił mój kolega stolarz tutaj ze Szklarskiej Poręby. To krzesło, które pamięta Fryderyka Wilhelma, mój w cudzysłowie mądry szwagier, porąbał secesyjne biurko, no i zabrał się za rąbanie krzesła. Zabrałem mu to krzesło, poskręcałem właśnie i jest. U góry żyrandole. Ten żyrandol, który jest nade mną, jest francuski. On nie miał połowy tych kryształków. Wszystko zostało dorobione. Tu na tym piecu stał żeliwny garnek z bigosem. Pięknie sobie tam to wszystko pyrkoliło. Zapach przepiękny. Wszystko było luks. Taki bigos z żeliwnego garka przedwojennego na takim piecu grzanym przedwojennym, to naprawdę, mówię wam, mógł być byle jaki, ale smakował przednio. Kufer, który niszczał w nieczynnej, zapomnianej hucie. A pochodził z roku 1850, w którym jeszcze Franz Paul transportował gdzieś tam wzory szkieł. No to co miałem robić? Nikt się tym nie interesował. Wziąłem ten kufer zgniły na plecy i tak przestał u mnie na strychu prawie 20 lat. W momencie, kiedy powstała pracownia, no to już był patent na to, żeby go tutaj przytargać i ludziom pokazywać. No i z reguły, jak przychodzą do nas dzieci ze szkoły, z przedszkola, zrobimy takie wow. Piec, który tutaj mamy z tyłu, też ma swoją oczywiście historię. Ja tych pieców budowałem po kolei. To jest ósmy piec. Bo pierwsze moje piece to były gdzieś tam w szkole podstawowej, w pierwszej, drugiej klasie, gdzie ja z parę cegieł sobie złożyłem takich szamotowych do kubki, starą lutlampę na benzynę przystawiłem z boku i o dziwo stopiłem butelkę. Dla mnie to był sukces. I robiłem to pod mostem na rzece Kamiennej koło Huty, bo gdybym robił inaczej, gdzie indziej, no to pewno ktoś by mnie z tym pogonił. Tutaj widzimy zabytkowe szkło. One były robione właśnie u nas w Szklarskiej Porębie w hucie Józefina. To są przyciski do papieru przedwojenne. Tutaj widzimy w gablocie szkła włoskie. One noszą nazwę koron. I te korony były robione właśnie w Wenecji. Niżej szkła rosyjskie. Na tej półce możemy obejrzeć Mille Fiori, wykonane przeze mnie. Gdzieś zawsze to szkło leżało mi na sercu i gdybym nie był w Szklarskiej Porębie, gdybym nie miał możliwości właśnie obcować z tymi ludźmi, rodzina Majerów, Wokanów, znamy Maćka Wokana, ale nie wszyscy wiedzą, że dziadek Maćka Wokana był hutnikiem. Rodzina Słomków, która tutaj przyjechała po wojnie. I też świetni hutnicy. Ja przepraszam, że nie wymienię tutaj wszystkich, ale byli to wspaniali ludzie, którzy budowali nasze miasto. Wiąże się z tą atmosferą. To miasto jest niezwykłe. Położone w pięknym krajobrazie. Moje ulubione miejsca to las, rzeka w okolicy Starej Huty.
Czasem człowiek się przejdzie pod nasze piękne wodospady, człowiek usiądzie, posłucha szumu, odreaguje, poukłada i wie, co ma dalej robić. No i co mam powiedzieć? Cieszę się, że jest mi dane żyć tutaj i robić swoje. Wszyscy czegoś szukają. Jedni znajdują, drudzy szukają całe życie i nie potrafią tego znaleźć. Jedni mówią praca, drudzy mówią miłość, trzeci mówią rodzina. Ja myślę, że mam to wszystko i jestem z tego powodu bardzo zadowolony.